Krzysztof Kaplan, Łukasz Żurawiński, asystuje szeregowy Krzysztof Pawłowski oraz starszy. Więc strzelce krajińskie. Sztandar koła żołnierzy 12 pułku ułanów Podolskich. Sztandar szkoły podstawowej imienia żołnierzy września w Oldenberczyku. Sztandar miejsko-gminnego zarządu ochotniczej straży pożarnej. Sztandar sołtysów gminy Dobiegnie. Sztandar koła łowieckiego Ryś. Warty honorowe przy pomnikach czynu żołnierskiego i Oldenberczyka wystawiają żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała broni Józefa Halera w Szczecinie, Lubuski Oddział Kawalerii w barwach 14 Pułku Łanów Jazłowie. Na dzisiejszych uroczystościach mamy zaszczyt gościć i powitać pana Władysława Dawiczaka, wojewodę lubuskiego. Pana Romualda Gablika, wicemarszałka województwa lubuskiego. Pana profesora Wiesława Dębka, prezesa Stowarzyszenia Oldenberczyków. Pana Tomasza Rogodzińskiego, prezesa Fundacji Oldenberskiej. Więc szanowne rodziny oldenberskie. Pozwólcie, że podzielę się z Państwem słowami refleksji odnośnie samego obozu, a także i muzeum. Dla większości oficerów i żołnierzy przetrzymywanych w obozie pracy w Oldenberg ten niemiecki etap życia rozpoczął się 28 września 1939 roku po podpisaniu przez Tadeusza Kotrzebę i Jana Laskowica aktu kapitulacji Warszawy. 130 tysięcy polskich żołnierzy trafiło wtedy do niewoli. Dla wielu z nich niewoli trwającej ponad 5 lat, zakończonej 30 stycznia 1945 roku, kiedy to po 5 dniach forsownego marszu przy trzaskającym mrozie w tragicznych warunkach odzyskali wolność. W czasie tego 5-dniowego marszu, dźwigając na plecach, czy też ciągnąc za sobą sklecone saneczki z dobytkiem 5 lat niewoli, trzeba się było niejednokrotnie, zapewne z wielkim żalem, z tym dobytkiem rozstawać. Tak więc droga ewakuacji obozu znaczona była tymi, którzy u progu wolności tracili życie, a także tym, co dla nich było bardzo cenne, co przypominało rodzinę i bliskich w latach niewoli. Odzyskanie wolności nie oznaczało niestety tego, o czym każdy podczas lat niewoli myślał i marzył. Kraj był zrujnowany, toczyły się targi polityczne o Polsce, jaką ona ma być. Konferencje mocarstw w Teheranie, Jałcie i Poddamie nie dały Polsce niestety pełnej wolności. Połowa przedwojennej Polski znalazła się w granicach Związku Radzieckiego. Polscy oficerowie września, mimo że stanowili znakomitą bazę polskiej inteligencji, tak potrzebną wyniszczonemu przez pożogę wojenną krajowi, przez władze powojennej Polski, traktowani byli bardzo niechętnie, a niejednokrotnie i wrogo. Pomimo tego, może właśnie dlatego, dopiero w 1958 roku odbył się pierwszy zjazd oldenberczyków. Pozostawmy socjologom odpowiedź na pytanie, czy to 13-letnie milczenie było skutkiem sytuacji politycznej w Polsce, czy też niechęcią do powrotu do czasu niewoli. Zapewne jedno i drugie. Jeżeli nałożyć na tę sytuację fakt, że z nami, potomkami jeńców, nasi ojcowie w większości przypadków rozmawiali niechętnie, zapewne by nie wracać do czasu upokorzenia, głodu i chłodu, to zamysł powstały na początku lat 60., a później 80. uznać należy za doniosły, by ocalić ten czas od zapomnienia. Wtedy właśnie w gronie mieszkańców Dobiegniewa, w składzie, o którym mówił pan burmistrz, z ówczesnym naczelnikiem miasta Leopoldem Korzeniewskim, lekarzem weterynarii Bogdanem Bartoszem, jego małżonką, posłanką na Sejm, a także w gronie oldenberczyków, wśród których także był mój świętej pamięci ojciec, postanowiono realizować zamysł tworzenia
Muzeum w Oldenburgu. Niestety nie obyło się tutaj bez trudności. Ówczesne władze nie wiedzieli do końca dlaczego nie były temu pomysłowi zbyt przychylne. Zebranie pamiątek nie było sprawą prostą, ale jednak niemożliwą. Znajdowały się one w rękach samych byłych jeńców, ich rodzin, czy wreszcie mieszkańców tych ziem, którzy znaleźli je na trasie dróg ewakuacji, a zostały porzucone przez wykończonych marszem jeńców. Poprawę plastyczną tej Izby Pamięci początku muzeum zaangażował się mój ojciec. Niestety nie doprowadził swojego dzieła do końca, zmarł 3 miesiące przed oficjalnym otwarciem muzeum. Podziękuję mu za tę pracę, lecz podziękujmy także wszystkim, którzy w to dzieło włączyli się, by doprowadzić do uroczystego otwarcia 30 lat temu. Życzę też wszystkim, także i nam, by dzieło Muzeum Woldenberczyków było kontynuowane. By pamięć o naszych ojcach, polskich oficerach września, ocalała od zapomnienia. Słowa Adama Mickiewicza umieszczone w krukcie kościoła Chrystusa Króla mówią o tym dobitnie. Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Burmistrzu, życzenia te, o których wspomniałem, a także i oczekiwania, dziękując za już i prosząc o jeszcze, kieruję do władz państwowych i samorządowych. Kontynuujmy dzieło Muzeum Oldenburgczyków. To pamięć o naszych ojcach, to pamięć naszej historii, to oznaka patriotyzmu, także ważna dla naszej tożsamości. Dziękuję za uwagę, ale jeszcze bym poprosił prezesa naszego Stowarzyszenia Oldenburgczyków, pana profesora Wiesława Dębka, o jeszcze jedną informację, która wydaje mi się jest znacząca i interesująca dla państwa. Dziękuję bardzo. Dostojni goście, drodzy gospodarze, żołnierze, harcerze, uczniowie. Ja przez kilka ostatnich lat miałem okazję przemawiać z tego miejsca, dlatego już teraz krótko w dopełnieniu do wypowiedzi kolegi. Moi przedmówcy, nasi przedmówcy bardzo precyzyjnie, bardzo trafnie ujęli znaczenie obozu. To nie jest miejsce martyrologii, to nie jest miejsce męczeństwa, to jest ośrodek, to był wielki ośrodek twórczy. Tak twórczy, że mawiano nie bez racji, że Woldenberg był największą polską szkołą w okresie okupacji. Trzeba tym niemniej podkreślić jeszcze jedno znaczenie tej całej sytuacji. Wydaje mi się to ważne. Proszę Państwa, nie ma drugiego obozu, który pokazywałby tą jeniecką rzeczywistość tak pełnie, w sposób tak pełny, jak potężna literatura i przekaz woldemberski. Nie ma chyba wielkich szans, żeby powstał taki ośrodek w Grossborn, w Bornem-Sulinowie, tym bardziej w Murnau, a na pewno nie w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. W związku z tym Woldenberg staje się z czasem obiektem o ogromnym znaczeniu, bo on uzmysławia nam dwie rzeczy. Ogromne znaczenie społeczne powrotu kilkunastu tysięcy jeńców, polskich inteligentów, do społeczności straszliwie zmasakrowanej II wojną światową i ogrom straty, jaką poniosło to samo społeczeństwo na skutek niepowrócenia drugich kilkunastu tysięcy oficerów, którzy ze wschodu nigdy nie wrócili. Była taka tradycja w obozie, że wszystkie prace na rzecz społeczności jemieckiej oficerowie wykonywali społecznie, jak to tam mawiano, honorowo. Staramy się podtrzymać tą tradycję i przez ostatni rok członkowie stowarzyszenia pisali książkę o Oflagu 2C Woldenberg, która jest zatytułowana Oflag 2C Woldenberg, to brzmi jak tajemnica. To jest parafraza wiersza Andrzeja Siła-Nowickiego, jeńca, Kriegsgefangenen Post, to brzmi jak tajemnica. Ja nie mogę ofiarować fizycznie panu burmistrzowi tej książki, bo
to pan burmistrz zapłacił za większość nakładu, więc nie mogę darować inflantów. Natomiast ten nasz roczny wkład i wysiłek autorski chciałbym ofiarować honorowo i proszę przyjąć go serdecznie. Uczenia polskich żołnierzy, walczących i poległych we wrześniu 1939 roku z okazji 30-lecia Muzeum Wolnych Męczyków, salwa honorowa.